Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Gosia. Dziś chciałam opowiedzieć Wam o tym, jakie rośliny ja będę przykrywać, zabezpieczać, bo zapowiadają u mnie mrozy. Ja jeśli jest tak minus 2, minus 4 maksymalnie, to jeszcze się tak nie przejmuję, ale jak już jest więcej, to już jest nieciekawie. Jakie rośliny ja będę przykrywać, to na pewno hortensje ogrodowe. Jak sobie możecie tutaj zobaczyć, u mnie hortensje już ruszyły i to dość mocno, więc będę je przykrywać. Tutaj mam rododendrony i azalie i powiem Wam szczerze, że ja nigdy nie przykrywałam, nie zabezpieczałam azalii ani rododendronów z tego względu, że u mnie te azalie i rododendrony nie przemarzają. Może też dlatego, że tutaj jest tak zacisznie, bo tam są drzewa, tutaj mam jeszcze ten taki płot, taki drewniany i jest to tutaj od strony wschodu, jest tutaj w miarę zacisznie, ale jeżeli macie gdzieś takie rododendrony czy azalie gdzieś w takim miejscu przewiewnym, to lepiej je zabezpieczyć, bo ja miałam tutaj w tym ogrodzie jeszcze inną azalię, posadzoną i była posadzona tam na rabacie słonecznej bardziej i tamta azalia mi zmarzła. I ja nigdy nie zabezpieczałam właśnie azalii ani rododendronów w poprzednim ogrodzie i dlatego tutaj również tego nie zabezpieczałam. No i właśnie ta jedna azalia mi wtedy zmarzła. Jeśli chodzi o róże, które posadziliście teraz z gołym korzeniem i będą zapowiadać mrozy, to dobrze by było je przykryć czy jakimś kartonem, czy doniczką, czy po prostu narzucić troszkę kory. Zawsze to będzie zabezpieczenie i te młode sadzonki nie zmarzną. Ja na pewno, bo mam tutaj kilka róż posadzonych, więc jeśli będą tak minus 4, będą zapowiadać, to już wtedy wezmę i tam troszkę przysypię te młode róże, które w tym roku posadziłam. Dobrze jest zabezpieczyć róże na pniu, a w szczególności koronę, bo wtedy ta korona, gdzie jest to szczepienie, to tam najczęściej przemarzają te róże. Więc dobrze by było sobie to zabezpieczyć. Można to zrobić kartonem, można to zrobić włókniną, chociaż powiem Wam, że u moich teściów właśnie mieli róże na pniu i właśnie ta róża zmarzła, gdy była zabezpieczona włókniną. Więc to tak nie do końca się sprawdzi. Najlepiej jest róże przyginać do ziemi i wtedy narzucić tam warstwę kory. Wtedy takie róże najlepiej przezimują. No ale wiadomo, teraz jak już wypuściły liście, no to teraz będzie, powiem Wam szczerze, bieda, żeby coś takiego zrobić. Ja mam swoją różę w garażu. Oprócz tego klony palmowe. Jeśli macie młodziutkie, to zabezpieczcie sobie, żeby Wam nie zmarzły. Bo teraz jak one ruszyły, no to mogą przemarznąć. Ja miałam w poprzednim ogrodzie właśnie, że mi zmarzły klony, więc jakoś tak powiem Wam szczerze, że zraziłam się do tych klonów. No ale mam tutaj takiego młodziutkiego klona, którego dostałam w zeszłym roku, więc na razie jest w garażu, w donicy i myślę go później posadzić tutaj od wschodu na rabatę hortensjową. Powinno się zabezpieczyć piwonie. Przyznam szczerze, że ja w poprzednim ogrodzie miałam piwonie i ja tam nigdy ich nie zabezpieczałam. I one co roku mi pięknie kwitły. Piwonie bardzo króciutko kwitną i dlatego nie chciałam tutaj w tym ogrodzie piwoni, ale jakoś tak dałam się Wam namówić, bo jednak piwonie kwitną wcześniej niż róże. Więc stwierdziłam, że jednak chciałabym tutaj te piwonie wprowadzić. No i zobaczymy. Niektóre piwonie mają pąki, więc ja sobie tam narzucę włókninę, dać jakieś paliki, przywiązać sznurkiem, żeby jednak te piwonie po prostu, wiecie, jak tu będzie deszcz padał czy coś, to po prostu się połamie. Jeśli macie młode brzoskwinie, młode nektaryny w tym roku posadzone, to również sobie je zabezpieczcie, bo one nie są odporne właśnie na takie mrozy. Jeśli wysiewaliście w tym roku rośliny w butelkach czy rośliny w woreczkach, tak jak ja pokazywałam Wam
że wysiewałam i już posadziliście sobie to w ogrodzie, to również po prostu na takie siewki nałóżcie albo włókninę, albo jakieś kartony, żeby trochę osłonić, bo te rośliny Wam mogą zmarznąć. No można to również zrobić doniczkę, wiecie, że przyłożycie doniczkę, to rośliny są małe, więc spokojnie dadzą radę. Oczywiście, jeżeli będziecie dawać doniczkę, to w dzień po prostu sobie ją ściągnąć, bo rośliny potrzebują tego światła. Jeśli będą cały czas przykryte, to one po prostu zaczną marnieć. Jeśli nie będą zapowiadać przymrozków, to ja sobie później posadzę na rabatę. Ja posadziłam właśnie z woreczka do donicy, bo chciałam po prostu spróbować, czy będą lepiej rosnąć. I powiem Wam, że te w woreczkach dużo ładniej mi rosną niż to, co posadziłam do donic. Więc stwierdziłam, że nie będę tego pikować, tylko później od razu na rabatę. Prawda, już tam jest taki gąszcz, że już to dawno powinno być posadzone, ale było u nas dosyć ciepło, a ja jeśli jest, wiecie, ciepło, no to nie przesadzam roślin. Rośliny, które już zaczęły kwitnąć, to na pewno podmarzną. Jeśli kwiaty podmarzną, to albo nie będzie na tych kwiatach owoców w przypadku drzew, i w przypadku borówek, myślę, jeśli będą zapowiadać u mnie mrozy, to myślę sobie zabezpieczyć borówki, no bo bardzo ładnie kwitną. I żeby tego nie stracić, bo jeśli to obmarznie, to one zbrązowieją. Także myślę, że wszystkie takie rośliny, które już ruszyły, a bardzo dużo ruszyło, to po prostu coś będę starała się przykryć. Właśnie te rośliny, które kwitną. Wiadomo, drzew, no nie jestem w stanie tam przykryć, ale na pewno będę tam zabezpieczać lilie. Już sobie dałam włókninę na truskawki, chociaż ja zawsze daję sobie wcześniej, ale w tym roku jakoś tak późno dałam tą włókninę. Jest bardzo zimno, pszczoły również nie będą teraz latać, więc tutaj również może być z tym problem. No bo wszystko kwitnie, a jest zimno, więc mogą te rośliny po prostu nie zostać zapylone. Więc tutaj będzie na pewno dużo mniej owoców. Jeżeli na przykład są liście już bardzo mocno wytworzone na winogronach, to również mogą podmarznąć. Nie są to rośliny, które są takie bardzo odporne. Ja pamiętam kilkanaście lat temu przyszły mrozy w maju. I powiem Wam szczerze, że tam jedynie co zmarzło to były klony i były hortensje ogrodowe. I te rośliny właściwie całkowicie mi zmarzły, bo nie były przykryte wystarczająco i po prostu one całkowicie mi zmarzły. To było kilkanaście lat temu. Były dosyć duże mrozy wtedy, w maju. Rośliny wyglądały podobnie jak teraz. Czyli są liście, bardzo ładnie już wyglądają. Niektóre róże mają pąki, jak sobie tam zobaczycie. Tutaj się boję po prostu, że może coś tam podmarznąć. Jeżeli to podmarznie, no to będzie niestety cięcie, bo trzeba będzie się tego pozbyć, żeby jakieś choroby grzybowe nie zaczęły rozwijać się na tych roślinach. Wtedy najmniej ucierpiały róże i najmniej ucierpiały powojniki, bo wiem, że mi to kwitło. Ale trochę się obawiam, czy teraz, jeżeli przyjdą te mrozy, czy po prostu nie zetnie mi tego. No ale nie jestem w stanie, żeby zabezpieczyć tutaj wszystkich roślin. No po prostu ogród będzie musiał sobie radzić sam. To, co ma pąki, to może zmarznąć. Może po prostu zbrązowieć. Niekoniecznie te rośliny zmarzną, wiecie, że do samego dołu, ale jeśli tak będzie, no to będzie trzeba je przyciąć i roślina odbuduje po prostu od korzenia. Trochę będzie szkoda. Ten rok jest bardzo dziwny, bo naprawdę już mamy wszystko, przynajmniej u mnie. Tu liście wypuściły, pięknie to wszystko wygląda, pięknie się tutaj ogród zazielenił, więc jak na kwiecień, to naprawdę jest to trochę za wcześnie, bo w zeszłym roku na przykład o tej samej porze
zupełnie inaczej wyglądały rośliny. One jeszcze były takie troszkę w uśpieniu. Ten czas taki troszkę niepewny, co będzie, jak będą rośliny wyglądać. Może tam narzucę włókninę na te pąki, żeby nie zmarzły. Tak samo powojniki mają pąki. No i boję się, że to może zmarznąć. Po prostu nie wiem, czy będę powojniki. Może napiszcie mi w komentarzu, czy u Was powojniki przemarzły. W sumie u mnie w poprzednim ogrodzie powojniki pięknie kwitły. Jeśli ktoś chciałby się podzielić tutaj swoją opinią, czy po prostu te powojniki wczesnokwitnące, które miały pąki, czy po prostu były zmarznięte. Bo ja nie pamiętam, powiem Wam szczerze, żeby u mnie zmarzły. Więc za dziś dziękuję.